Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Śniadanie z Boksem. Program odbywa się cyklicznie w każdy wtorek, a dzisiaj moimi gośćmi są Sandra Drabik. Witam. I Damian Durkacz. Witam wszystkich. Jesteśmy po świeżo zakończonym turnieju imienia Leszka Drogosza w Kielcach. Zarówno Sandra, jak i Damian zostaliście złotymi medalistami tego turnieju. Po pierwsze, jak wrażenia z samego turnieju i z powodu na płeć? Sandra, poproszę pierwszą o odpowiedź. Panie mają pierwszeństwo. Dokładnie. Tak, odbył się niedawno turniej Leszka Drogosza w Kielcach. Ten turniej odbywa się cyklicznie co roku. No wcześniej nie był jakby kontynuowany przez sytuację, którą mieliśmy w kraju, czyli pandemię. Ja się cieszę bardzo, bo wracam po kontuzji. No właśnie, bo to tak naprawdę chyba twój taki pierwszy poważny start po kontuzji kolana, nie? Tak, tak szczerze mówiąc, to się zastanawialiśmy nad tym startem w ogóle, czy startować, czy jeszcze to za wcześnie, ale zdecydowaliśmy, że jednak wystartuję, że zrobię sobie takie jakby przetarcie też przed mistrzostwami Polski, zobaczymy w jakiej jakby dyspozycji jestem, jak będę się czuła w ringu i cieszę się bardzo, że mogłam wystartować w Kielcach. Poszło mi dobrze, wygrałam dwie walki, stoczyłam dwie walki międzynarodowe, więc tym bardziej się cieszę. No i po raz trzeci triumfuję na właśnie turnieju imienia Leszka Drogosza, więc no, czego chcieć więcej. Dokładnie, czyli patrząc z perspektywy czasu, dobrze podjęta decyzja, że wystartowałaś tutaj, że tak naprawdę stoczyłaś dwa pojedynki z zawodniczkami z zagranicy, więc jakaś ciągłość w tym cyklu startowym jest, to po pierwsze, a po drugie no wygrana, więc chyba trzeba się cieszyć z tego powodu. No dokładnie, no na pewno nabrałam trochę wiatru w żagle przed mistrzostwami Polski, na pewno mnie to upewniło, że praca, którą wykonałam nawet podczas kontuzji była dobra i prawidłowa, bo ani nie brakowało mi tlenu, może troszeczkę wyczucia, ale myślę i tak, że do mistrzostw Polski to wszystko będzie już na tip-top. Super, w takim razie gratulacje. Damian, podobnie jak Sandra, złoty medal na turnieju Drogosza, tylko u Ciebie to w ogóle jeszcze bardziej skomplikowane, bo Ty dopiero co skończyłeś młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 6, z tego co dobrze pamiętam, finał, 13 już finał turnieju Leszka Drogosza, więc w ciągu tygodnia tak naprawdę stoczone 6 pojedynków, bo 3 tutaj, plus jeden pojedynek jeszcze na lidze czeskiej, tak? Dokładnie. Więc 7 walk w ciągu 2 tygodni, tempo w sumie ekspresowe. No tak, no cieszę się, że ten turniej też tak wyskoczył, że kontuzji nie miałem na Mistrzostwach Polski przede wszystkim, bo dostaliśmy zaraz powołanie po finale, nawet się zastanawiałem, mówię, zdrowy jestem, chcę się boksować, mówię, jadę tam boksować. No i fajnie, bo 3 walki stoczyłem, pierwszą z Chorwatem, później boksowałem z Azerbejdżanu i finałowo miałem z Mołdawii. No i takie 3 walki dosyć mocne miałem, bo to jest chyba najmocniejszą półfinale. Taki dobry przeciwnik, nie głupi, mądry, czekał na mnie. Udało się, wygrałem bez kontuzji, jeszcze udało mi się zaboksować w Czechach, też tam wygrałem, więc cieszę się, że jest dobra pasta. No tak, no 7 walk, bilans 7-0 dla Ciebie, wszystkie walki wygrane, więc myślę, że wielu zawodników chciałoby się pochwalić, poszczycić takimi osiągnięciami w tak krótkim czasie, bo rzadko się to w ostatnim czasie zdarza, tym bardziej patrząc na polski boks zawodowy, gdzie często mamy, gdzie zawodnicy toczą w ciągu 2-3 miesięcy 2-3 walki, jednak narzekają, że za wysokie tempo, że zbyt często te starty, a tutaj 7 walk w ciągu 2 tygodni, wszystkie wygrane i jak widać po twarzy zmęczenia wielkiego nie ma. Jeszcze dzisiaj mógłbym jeszcze jedno zrobić na szybkości. To może sparing po programie. Tak, jeszcze wracając do turnieju Leszka Drogosza w kategorii Tomka Niedźwieckiego boksował azerski Kubańczyk, który no może się poszczycić już wielkimi osiągnięciami. No wygrał i z Klemensem, naszym zawodnikiem wcześniej przed Tomkiem Niedźwieckim, potem wygrał z Tomkiem, znaczy odwrotnie, najpierw wygrał tak, potem z Klemensem walkę. Jak patrzycie na tego zawodnika i na przyjazdy takich zawodników do Polski, no bo to jednak top tak naprawdę światowy. No ja myślę, że w ogóle coraz więcej zawodników dobrej klasy przyjeżdża do Polski, bo wie, że tu może poboksować z różnymi zawodnikami międzynarodowymi, bo no powiedzmy sobie szczerze, że ten turniej teraz był na koniec roku i jest po głównych startach tak naprawdę, więc trzeba się cieszyć, że tych zawodników międzynarodowych i wysokiej klasy jednak przyjechało troszeczkę do Kielc i myślę, że
że to też będzie w przyszłości jakby procentowało, że coraz więcej będzie nas tu zjeżdżało i że będziemy mogli tu toczyć naprawdę fajne pojedynki, takie topowe. Tak, no bo w ogóle trzeba też wspomnieć o tym, że Polski Związek Bokserski został wyróżniony, jeżeli chodzi o Światową i o Europejską Federację Bokserską, jako taki związek, który można naśladować, który dobrze prowadzi całą tą akcję, po pierwsze marketingową, a może po drugie, tą akcję jak kształcić, jak szkolić zawodników, no bo widzimy, że ten rozwój polskiego pięściarstwa na przestrzeni, myślę, ostatnich 5, 6, 7 lat, no bardzo, bardzo mocno poszedł do przodu. Mamy gale cykliczne Suzuki, mamy co chwilę turnieje bokserskie, turniej Leszka Drogosza, myślę, że wyrasta na taki najbardziej rozpromowany, najbardziej popularny i prestiżowy turniej w tym momencie w Polsce. Czy myślicie podobnie, czy... Ja myślę, że turniej Sztama i właśnie Drogosza to będą takie dwa topowe tutaj turnieje w Polsce i myślę, że będzie... No to przekonywać sporą grupę zawodników międzynarodowych do przyjazdu tutaj, bo turnieje są naprawdę na wysokim poziomie, są fajnie organizowane i chyba zawodnicy też są zadowoleni. Tak jak wspomniałeś też o gali, no tutaj też zakończył się turniej galą, mężczyźni mieli galę, także tutaj Damian może coś powie o organizacji i odczuciach co do tej gali właśnie Leszka Drogosza. No na topowym jakby poziomie, no telewizja, naświetlenie, nagłośnienie, ludzie przychodzą, chcą oglądać, przede wszystkim ta telewizja jest potrzebna w tych czasach, bo żeby wypromować to, no a Polskiemu Związkowi Bokserskiemu dobrze to wychodzi. Nie, no dokładnie, widzimy, że tak naprawdę mówi się, że nie szata zdobi człowieka, ale jednak ta szata opraw bokserskich, gal bokserskich przyciąga oko, przyciąga kibiców do tego boksu i widzimy, że jest coraz większe zainteresowanie pięściarstwem. Zaraz jeszcze dokończymy, ale co do zainteresowania pięściarstwem, odbywają się teraz Mistrzostwa Świata Juniorów w Hiszpanii. Mamy już 8 naszych zawodników i zawodniczek w ćwierćfinałach. To może teraz pytanie przejdę do Damiana. Z tych zawodników, których mamy, a jest tutaj Nikodem Kozak, Globenko, Pawlik, Rośkowicz, Borucki, Jankowiak, Pępek i Bochens, to jeżeli chodzi o nasze kobiety, 8 osób w ćwierćfinałach. Czy jakieś któraś szczególnie z tych osób jest Wam bliska, albo na którąś tak szczególnie liczycie, stawiacie? Zaczynasz. No, mogę zacząć. No ja nie znam żadnej osoby osobiście. Myślę, że to chyba z racji wieku. Nie spotykamy się na kadrze. Zmiana pokoleniowa. Zmiana pokoleniowa. Czekam, aż przejdę do grupy seniorskiej. Ale trzymam za wszystkich kciuki. Życzę im powodzenia, porozbijania rękawic i mam nadzieję, że do Polski wrócą z medalami na szyi. I tego im życzę. A ty, Damian? Ja natomiast miałem okazję porozmawiać z Nikolasem Pawlikiem. Fajny chłopak, skromny chłopak, pracowity chłopak przede wszystkim widziałem. No ale trzeba trzymać kciuki za wszystkich, bo wiem, że też Rożkowicz, no to już 3 walki wygrał, no to na świata w trzy walki, no to już jest coś, więc szacun, widać, że ten polski boks jednak idzie w górę. Oby teraz reszta też tak dobrze poszło, trzymamy kciuki, będzie dobrze, trzeba wierzyć w siebie, a reszta przyjdzie sama. Oczywiście, także trzymamy kciuki za naszych zawodników na Mistrzostwach Świata, a u Was pomimo tego tempa, u Ciebie to tempo troszkę wolniejsze ze względu na kontuzję, ale u Damiana tempo zabójcze, bo za chwilę Mistrzostwa Polski Seniorów, które będą się odbywały już od 2 grudnia tak naprawdę, więc znowu skończyłeś Mistrzostwa Młodzieżowe, był turniej Drogosza, Liga Czeska i teraz Mistrzostwa Polski. Myślisz, że ta forma cały czas utrzyma się, że ona jest na takim poziomie, że ten poziom będzie zachowany? Jest, tylko ciuchy przeprać i znowu gaz. Tak jak na początku powiedział, tak. Że ekspres, to może ty po prostu przydomek Dudi zmienisz. No tak. Na przykład, tak? Damian ekspres, Dudurkacz. Nie wiem, czy się przyjęło, ten ekspres się tak wydarzy. Ja mówię, nie, chodzi o to, że kontuzji nie mam. Wiem, ekspres, że taki szybki, że dużo, że wiesz. Nie, że do kawy. Tak. Więc... Zarówno ty, Sandra, jak i ty, Damian, na Mistrzostwach Polski Seniorów startujecie. Tak, startujemy, tak. Mamy równolegle Mistrzostwa Polski. I oczywiście cele, myślę, że jednakowe. No najwyższe, no. No ja celuję w złoto i bardzo chcę wrócić po kontuzji, tym bardziej chcę wrócić jakby na piedestale, tak? Więc pracujemy.
ciężko, żeby to osiągnąć. Tak jak też mówię, ten start na Drogosza też mi po prostu też dodał takiej motywacji, tak? I wiary w to, że mimo kontuzji dalej reprezentuje, no, myślę, wysoki poziom, a pracuję nad tym, żeby był jeszcze wyższy. I tego Ci życzę. A która z zawodniczek, nie wiem, czy jedna, czy jest więcej takich zawodniczek, które gdzieś tam stawiasz w gronie tych najlepszych rywalek dla Ciebie? No ja myślę, że teraz patrząc jakby na przebieg tutaj walk, zawodów, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy dziewczyn, no to ja myślę, że tutaj spotkamy się z panią Rogalińską. Myślę, że to będzie taka walka tutaj o tą wagę 54 właśnie z nią. I tak myślę, że tak tutaj ona teraz jest taką jedynką. No bo była na Mistrzostwach Europy, była na Mistrzostwach Świata, bardzo ładnie zaboksowała też na Mistrzostwach właśnie Świata i Europy, więc fajny teraz poziom jakby reprezentuje i cieszę się, że będę mieć taką rywalkę, z którą będę mogła coś fajnego pokazać w ringu. Czyli widzimy, że ten poziom polskiego boksu już nie jest tak, że Sandra Drabik i długo nic, tylko te rywalki. Rywalki gonią. Rywalki cały czas gonią, rywalki naciskają i czuć ten oddech na plecach, że jednak trzeba wejść jeszcze na poziom wyżej, żeby po prostu być numerem jeden. No tak, dokładnie, ale to jest dla jednej i dla drugiej dobrze. Ja muszę utrzymać jakiś poziom i one jakby mnie też do tego zmuszają. Znaczy zmuszają, nie zmuszają w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko w pozytywnym, tak? Że ja po prostu też cały czas muszę utrzymywać tą formę, muszę się dobrze prowadzić, żeby być w najlepszej dyspozycji, więc ja się cieszę, że mam koleżanki młodsze, które mnie gonią i gońcie mnie dziewczyny, gońcie, bo moja siła rośnie z waszą siłą. No oczywiście też jestem wyznawcą tego, że jeżeli rywalizacja jest, to z liczby zawsze zrodzi się jakość i... Oczywiście, że tak, rywalizacja taka sportowa zawsze rodziła sukcesy i taka rywalizacja jest potrzebna. Pewnie nie jeden jest taki zawodnik, którego możesz postawić gdzieś tam na tym poziomie, że na pewno wejdzie z sobą do finału, a kto z takich zawodników, którzy widzisz, że coraz lepiej boksują, że coraz lepiej sobie w ringu radzą? No ja powiem tak, trzeba być przygotowany na każdego, bo teraz też wchodzą do seniorki z juniorów. Tak samo jak ja też wszedłem, też przychodziłem kiedyś z juniorki do seniorów i też zrobiłem zaskoczenie, tak, że zdobyłem mistrza Polski. Więc muszę być przygotowany. Też kiedyś tak zrobiłem. No właśnie, więc trzeba być przygotowanym tak, że ktoś nagle wyskoczy. Więc tak, no mówię, po prostu jechać dobrze przygotowanym, nie patrzeć, kto tam może zagrozić, tylko uwierzyć w siebie i swoje przygotowania, bo to może ktoś zaskoczyć tak, albo ty zaskoczyłeś. Dokładnie, są nazwiska, których możemy nie znać i nie ma co kogo lekceważyć, bo tak jak właśnie wspomnieliście, tak? Każdy miał zawsze swój debiut. Ja też jak przyjechałam na Mistrzostwa Polski pierwsze, ja w seniorskiej grupie od razu byłam, ale też byłam zaskoczeniem dla wielu. Więc nie ma co kogo lekceważyć, że ktoś przyjeżdża, nie znamy, nie widzieliśmy, być może nie widzieliśmy dlatego, że się nie interesowaliśmy, tak jak ja na przykład wspomniałam wcześniej, że no, tą grupą młodszą się tak bardzo może nie interesuje, no bo jakby nie cofnę się do tej grupy, ale oczywiście jak te dziewczyny przejdą do grupy... Ale śledzić trzeba, a jak przyjdą do grupy seniorskiej, to na pewno będę śledzić mocniej. Tak, tym bardziej, że na imprezach międzynarodowych mamy medale już w strefie młodzików, kadetów, juniorów, no, młodzieżowców czyli, i seniorów. No tak, czyli ten narybek jest i oni też oczywiście mają się też na kim wzorować, bo mają starsze koleżanki, kolegów, którzy osiągają sukcesy i na pewno to też jest dla nich motywacja. I fajnie, że oni są, że się rozwijają. No kiedyś przyjdzie zmiana i ci młodzi zastąpią nas, tych starszych, chociaż jeszcze parę lat. No i to cieszy, że już są te sukcesy od juniora, bo to też ich będzie budowało jako zawodników, tak? Będą przechodzić do tej grupy starszej z wynikami, to będzie tylko procentowało na wyniki, myślę, w tych grupach starszych. Tak, to może jeszcze wracając do turnieju Leszka Drogosza. Panie w 8 kategoriach wagowych zdobyły 7 złotych medali. Zawsze ten nasz polski boks damski stał na bardzo wysokim poziomie, ale jeżeli chodzi o turniej Leszka Drogosza, no to naprawdę przebiłyście chyba wszystko, co dało się przebić. To może zapytam tak, jaka jest taktyka, nie wiem, czy to taktyka zawodnicza, czy taktyka trenerów, jak jest w ogóle, jak wygląda ta sytuacja, że ten polski boks damski cały czas trzyma się na takim poziomie? No tak, mamy dobre zawodniczki już od wielu lat, jakby osiągamy wysokie noty.
na międzynarodowych zawodach. Myślę, że przede wszystkim też praca w klubach, indywidualna zawodniczek. Teraz zmienił się nam sztab szkoleniowy, z którym się naprawdę fajnie pracuje. Jest taka jakby takie świeższe spojrzenie na kadrę. Kadra też, trenerka jest młodsza, wprowadza różne nowe innowacje w treningi. Ta komunikacja między trenerem a zawodniczkami też jest bardzo pozytywna. No i co widać, jak dziewczyny boksują. Mnie co prawda nie było, bo tak jak wspominaliśmy, miałam kontuzję, ale Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, gdzie dziewczyny zdobywały medale, no to świadczy o tym, że ta praca fajnie wychodzi i te dziewczyny boksują na naprawdę fajnym poziomie. Ja teraz po powrocie też pierwszy raz miałam okazję być z nowym trenerem kadry w Narożniku. I też naprawdę fajna taka współpraca jest, taka komunikacja czysta, bez chaosu, jasne komunikaty i taka wiara w tego zawodnika, że wychodzisz, robisz, masz zrobić to i to, wierzyć w siebie. Więc myślę, że taki spokój, jasne komunikaty, fajna współpraca. Przede wszystkim wiemy, co robimy na treningach, po co to robimy i jakie mają być tego efekty. No tak, no bo ty jesteś w reprezentacji Polski tak naprawdę od 2009 roku, więc ten jak gdyby cały opis każdego poszczególnie trenera, który po drodze obejmował kadrę Polski, ty mogłabyś nam tutaj przygotować i mając tutaj takie szerokie zaplecze, jeżeli chodzi o ten okres w reprezentacji, czy możesz powiedzieć, że teraz jak gdyby to przyłożenie do pracy trenerskiej jest najlepsze, jakie było na przestrzeni twojej całej pracy z kadrą? Muszę powiedzieć, że każdy trener coś zawsze wniósł, na przykład w moje boksowanie, tak? Były plusy i minusy i z każdego coś wyciągnęłam. Teraz na przykład jak jeżdżę na kadrę, no to widzę fajnie, że to jest wszystko poukładane, że każdy trener zajmuje się swoją działką, każdy jest od czegoś i od przygotowania fizycznego, mamy też medytację, trener zajmuje się, mamy dwóch trenerów od boksu i każdy jakby zajmuje się swoją działką i to jest fajne poukładane, więc my jako zawodniczki też mamy poukładane wszystko po kolei, więc to jest dla nas też duży komfort. Dla mnie to jest naprawdę ogromny komfort takiej pracy, że ja wiem kiedy co mam robić, po co ja to mam robić i jaki ma być ten efekt, tak? Mhm. I ja wiem w jakim czasie mniej więcej ten efekt ma nastąpić, więc dla mnie jako zawodniczki ta zmiana jest naprawdę na bardzo, bardzo duży plus. Zarówno Damian, jak i Sandra jesteście w zespole wojskowym. Tylko nie wygląda to tak, że wy codziennie w tym wojsku jesteście, więc ja tak jako laik i nie do końca wiedzący, jak ta sytuacja wygląda, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda twoja praca z wojskiem. Jakiś czas temu powstał Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Takie zespoły sportowe już jakby istniały wcześniej, tylko były porozsiewane tak naprawdę jednostki po całej Polsce. Od jakiegoś czasu jest to jeden właśnie zespół, który mieści się w Poznaniu, jednostka nasza się mieści w Poznaniu, a centralę mamy w Warszawie. Ten zespół powstał po to, żeby pomagać też polskim sportowcom uzyskiwać jak najlepsze wyniki właśnie w sporcie, żebyśmy mogli reprezentować zarówno wojsko, jak i nasz kraj na arenach międzynarodowych, na wojskowych też imprezach sportowych. I każdy żołnierz sportowy jest oddelegowany do swoich jakby miejsc zamieszkania, tam trenuje i też jesteśmy oddelegowani na zgrupowania kadry narodowej. Jakby wojsko umożliwia nam łączenie kariery zawodowej, żołnierza zawodowego z tą sportową. Ale jak to jest, że budzisz się rano w domu i zakładasz na siebie mundur i w tym mundurze idziesz na trening, czy... Nie, budzę się rano, idę do toalety, nie, no żartuję. Znaczy nie, żartuję, ale tak jest. Nie nakładamy munduru. Mundur nakładamy wówczas, gdy udajemy się do swojej jednostki. Wtedy pojawiamy się w mundurze, a na co dzień, jak idziemy na trening, to idziemy po prostu w dresie. Aha. To Damian, do ciebie w takim razie, no bo stoczyłeś 3 walki Mistrzostwa Polski, 3 walki turniej Drogosza. 7 walka to walka Liga Czeska. Teraz Mistrzostwa Polski, które za chwilę się rozpoczynają, więc prawdopodobnie 3-4 walki, kolejne stoczone, może być nawet więcej. I potem 16 grudnia Suzuki Boxing Night w Toruniu. Więc tak naprawdę możesz stoczyć, myślę, że nawet 12-13, przy najlepszych wiatrach 14 walk.
Czy to tempo uważasz, że jest ok, że w takim tempie dasz rady pociągnąć? No bo podejrzewam, że po tym Suzuki grudniowym będzie przerwa świąteczna i będzie roztrenowanie, tak? No tak, właśnie dlatego mam to w głowie, że będzie przerwa. Jak jest czas teraz powoksować, no to trzeba wykorzystać to, bo tych startów też tak, dopiero teraz tak się tak nałożyły, tak dużo tych startów w tak bliskim czasie. Więc no myślę, że spokojnie dam radę przeboksować to mistrzostwa Polski, Suzuki i troszkę od... I w końcu zasłużona przerwa. Tak. Chociaż jest. Sandra, to może Sandra jeszcze do Ciebie pytanie, czy jak odczuwasz... Na to wychodzi, że ja cały czas odpoczywałam. Nie. Czy to kolano... To ja będę trenować w święta, obiecuję. Czy to kolano jeszcze jest odczuwalne, czy już totalnie zapomniałaś o tym? Może odniosę się po prostu do walki. Jak weszłam do ringu właśnie, bo to było kluczowym takim zapoznaniem się, że tak powiem, jak moja noga funkcjonuje, jak ja się będę czuła, no to tak naprawdę chodziło, żeby zobaczyć to w walce. Więc wystartowałam też właśnie w turnieju Drogosza i muszę powiedzieć, że no, czułam się dobrze, nie miałam żadnych odczuć bólowych, dyskomfortu nie było żadnego. I też, co mnie cieszy, że nie miałam dyskomfortu takiego psychicznego, że jestem po urazie i jednak gdzieś tam się wyhamowałam, to nie było tego, więc no, cieszę się, że noga jakby wróciła do pełni sprawności i nie jakby to w ogóle mi nie przeszkadza w walce. Jeszcze jedno teraz, jeden temat, który myślę, że... A jeszcze co do tego odpoczynku, to nie odpoczywała. No, odpoczywałaś oczywiście tylko i wyłącznie w sensie startu, bo ja wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że jesteś zawodniczką, która trenuje tak naprawdę cały czas i nie robi sobie zbyt długich przerw, więc oczywiście... Robiłam to, co mogę i tak. Tak. Będą już niedługo igrzyska europejskie, które będą kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich. I teraz pytania tutaj, jeżeli chodzi o igrzyska europejskie. Pewnie masz kilka takich zawodniczek, które no są dużym zagrożeniem, bo znasz te zawodniczki, tak naprawdę cyklicznie występujecie razem na jakichś turniejach międzynarodowych. Kto jest takim największym dla Ciebie zagrożeniem, jeżeli chodzi o te kwalifikacje? Wiesz co, u mnie to się troszeczkę pozmieniało, bo ogólnie u kobiet zmieniły się kategorie wagowe olimpijskie, więc ja też zmieniam kategorię wagową. Właśnie, jeżeli chodzi o kategorie wagowe, to tak się dynamicznie zmienia, że ja już jestem pogubiony. Było 8, 7... Ja też czasami się gubię. Bardzo dynamicznie zmieniają nam się kategorie wagowe, jeżeli chodzi o boks olimpijski, więc w jakiej kategorii Ty będziesz startowała w igrzyskach europejskich, no, które są jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich? Tak, kategorie wagowe u kobiet się zmieniły. Ja startowałam wcześniej w kategorii 51 kg. Teraz zmieniam kategorię wagową na 54 i w tej kategorii wagowej będę chciała rywalizować właśnie o wyjazd na kwalifikacje olimpijskie, czyli na igrzyska. Bo wstępnie wiadomo, że muszę udowodnić, że jestem najlepsza i będę jedynką, więc pewnie będziemy mieć rywalizację wewnętrzną w kadrze. Więc ja będę rywalizowała na pewno w wadze do 54 kg. A Damian? Mnie tak samo się pozmieniało właśnie te wagi. No bo tak, bo wcześniej było 67. 67 to była tak, że, no, że startowałem w niej, to była taka też dobra dla mnie waga. No a teraz jest 7-1, olimpijska została, 67 usunęli, to 7-1. Ale myślę, że będzie ciekawie, bo tam no, dużo się pozmienia też, tak nie wiem, kto może być jakimś dobrym faworytem, bo te zmiany wag, no dużo przeciwników pójdzie wyżej, niżej i no, mogę się domyślać, kto będzie, ale będzie taka roszada, że nie wiadomo, kogo mogę trafić. No tak, rotacje w tych kategoriach wagowych są duże, więc no, niektórzy zawodnicy pójdą wagę wyżej, niektórzy pójdą wagę niżej, inni znowu zostaną w tej kategorii, ale tak patrząc na siebie, na swoje samopoczucie wewnętrzne, to by ta zmiana kategorii z 67 na 71, myślisz, że to wpłynęło na plus czy na minus? No bo nie musisz już robić tej wagi tak naprawdę co turniej, tylko no, gdzieś się trzymasz w tym limicie i... No tak, właśnie blisko limitu jestem cały czas, no komfort psychicznie ma co ukrywać, jedzie się na turniej, się nie myśli się o śniadaniu, powiedzmy wieczorem, tylko się myślisz o przeciwniku, jak to boksować, jak to, a nie, że co zjem rano, powiedzmy, nie? Jestem skupiony od początku do końca na przeciwniku, na tym nic mnie nie rozprasza. I tak samo wiem, że się regeneruje lepiej, jak boksem jedną walkę, drugą, to potem na przykład nie jadłem kolację czegoś, bo musiałem wagę trzymać, to mój organizm potrzebował tych jakby wartości odżywczych.
No nie dostawał, bo musiałem wagę robić, a teraz to spokojnie czytami kolację zjem i rano wejdę na wagę i waga jest w porządku, więc chcę się boksować i... Tak, no jak wiem, jednak psychika w sporcie jest ważna i co chwilę zajeżdżać się psychicznie, męczyć i, no i po prostu głodzić i odwadniać też nie jest do końca dla głowy zdrowe, więc tym myślę... bardziej, że tydzień się trzyma wagę, a nie na przykład, że dzień wcześniej się robi wagę, się boksuje następnego dnia. Tutaj przyjeżdżamy i turniej trwa tydzień, ma się 4 walki, to tydzień trzeba mieć tą wagę rano, co się w nim boksuje, tą samą, czyli ten limit. Więc nie jest tak, że można sobie odpuścić następnego dnia, tylko trzeba ten rygor trzymać, nie? Dokładnie, więc dla tych Państwa, którzy nie wiedzą do końca, jak wygląda sytuacja w boksie olimpijskim, to ważenie jest przez cały turniej, codziennie, przed każdą walką, nie tak jak w boksie zawodowym, raz na 3 miesiące i można tę wagę puścić, tylko trzeba ją trzymać niestety albo istety cały czas. Polski Związek Bokserski we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzyli ostatnio taki program, który nazywa się Spotkanie z Olimpijczykiem. Ty, Damian, ostatnio miałeś okazję w takim spotkaniu uczestniczyć. Odbyło się ono w Myślenicach i gdybyś mógł tak opowiedzieć nam pokrótce, jak to wyglądało, z kim to spotkanie było, czy było zainteresowanie, o co ludzie cię pytali. Tak ogólnie, gdybyś mógł nam powiedzieć, na czym to polega. No, ogólnie polega na tym, że promować boks przede wszystkim, bo to promocja w tych czasach jest bardzo ważna. No ja miałem okazję się spotkać z młodzieżą, nawet ze starszymi osobami. Ciekawe pytania właśnie zadawali, jak ja zacząłem tą przygodę z boksem, jak było na igrzyskach. Ogólnie o wyżywienie nawet pytali, tam trenerom różne pytania zadawali. Więc no, w dobrym kierunku to fajnie poszło, bo jakby te promowanie boksu jest potrzebne, a to było tak jakby typowo sportowe promowanie boksu, nie? Czyli zainteresowanie tak. Ogólnie na takim spotkaniu było, jeżeli chodzi o ludzi, tak, którzy tak, przyszli. Tak, fajnie. Miło się działo, nie było jakiejś takiej spiny na pełnym luzie. A trening był? Był trening. Prowadziłeś? Trener prowadził technikę, tam w międzyczasie tarcze porobiliśmy, ja też tam chodziłem podczas tej techniki, tam poprawiam niektóre osoby, też tam dziękowali, cieszyli się, że olimpijczyk, który tam pomógł, jakby poprawić tą technikę, więc fajnie to wyszło. Tak, no bo ty, Sandra, też będziesz w tym projekcie. Znaczy ja już byłam wcześniej, byłam właśnie z trenerem kadry mężczyzn, panem Bartnikiem. Prowadziliśmy razem taki cykl spotkań właśnie w województwie świętokrzyskim, w Kielcach, pod Kielcami. I muszę powiedzieć, że się cieszy to dużym zainteresowaniem. My akurat prowadziliśmy je w szkołach, robiliśmy właśnie też krótki trening pokazowy z trenerem i dla dzieci i sami też tam coś pokazywaliśmy, też odpowiadaliśmy na pytania, więc fajnie, że jest taka promocja, bo mogą poznać właśnie, czym jest boks olimpijski, bo większość kojarzy jednak ten boks zawodowy i nie każdy wie, jaka jest różnica, więc pojawiały się pytania, więc fajnie, że ten program powstał i jest taka bardziej taka przez to świadomość o tym boksie olimpijskim. Jak to wygląda i z czym to, że tak się powiem, je. No mam nadzieję, że ludzie zaczną przychylać się ku boksowi olimpijskiemu i zobaczą, że tu są naprawdę fajni, wartościowi ludzie, fajni sportowcy, którzy mają też coś więcej do pokazania, a nie tylko jakby swój poziom sportowy, ale tak, wartości bardziej takie właśnie olimpijskie, fair play, to czego jakby chyba w tym zawodowych różnych galach mu brakuje. Dobrze, to myślę, że my powoli będziemy już kończyli, a z tych najważniejszych nowinek, które chciałbym przekazać, już od 1 do 8 grudnia będą odbywać się Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w boksie, a ich finały będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej, natomiast 16 grudnia gala Suzuki Boxing, która również będzie transmitowana w telewizji, także zapraszamy serdecznie do oglądania, do śledzenia losów zawodników i zawodniczek Polskiego Związku Bokserskiego. Ja już dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, a byli ze mną Sandra Drabik. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców boksu. I Damian Durkacz. Dziękuję również, też również pozdrawiam wszystkich. Ja nazywam się Igor Jakubowski i również bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.